Witajcie! Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak zmanifestowałam to mieszkanie, w którym się znajduję. Na początek dwie sprawy. Po pierwsze, wybaczcie mi moją nieobecność. Wiem, że bardzo długo mnie tutaj na YouTubie nie było, ale to dlatego właśnie, że się przeprowadzałam, że dużo się działo w moim życiu, zarówno prywatnym, jak i zawodowym, więc musiałam wybrać rzeczy troszkę dla mnie ważniejsze, ale wracam na YouTube'a, mam mnóstwo pomysłów i będę chciała tutaj dalej się z Wami dzielić wszystkim, co wiem. A druga sprawa jest taka, że na dworze jest 32 stopnie, a tutaj milion i jeśli zaraz zacznę się pocić, to wybaczcie, musiałam wyłączyć wiatrak, żeby cokolwiek było słychać, więc zrobimy ten film jak najszybszy, jak najkrótszy i po prostu przejdźmy już do rzeczy. Okej, więc znajdujemy się w moim nowym mieszkaniu. Oczywiście nie jest to moje mieszkanie, ja je wynajmuję, ale do tej pory mieszkałam z dwoma innymi dziewczynami i czułam, że muszę mieć swoje miejsce. I wiele rzeczy złożyło się na to, że dzisiaj tutaj jestem. Ja pochodzę z małego miasta i tutaj do Warszawy przyjechałam spełniać swoje marzenia. No i zawsze mieszkałam właśnie z kimś. No i taka zmiana z mieszkania, gdzie płaci się nawet już 1000 zł, na właśnie mieszkanie samodzielne, które jest jeszcze wyższe, to jest bardzo ważny i wielki krok, bo nie każdy może sobie pozwolić, wiadomo, na taką zmianę standardu życia. Ale ja czułam, że tego potrzebuję, czułam, że muszę to sobie zmanifestować. No i właśnie, co się wydarzyło? Tak naprawdę już kiedy założyłam sklep, stwierdziłam, że ja muszę mieć swoją przestrzeń, muszę mieszkać sama, żeby też tutaj mieć swój magazyn, powiedzmy, i tutaj wszystkim zarządzać. Dlatego też już właśnie w kwietniu postanowiłam, że zrezygnuję z mieszkania i będę szukać czegoś innego. I zrezygnowałam pod koniec kwietnia, ale już w połowie zrobiłam listę cech, które musi posiadać moje mieszkanie. I tutaj mam właśnie listę, którą sobie napisałam. Mogę Wam przeczytać kilka tych pozycji. Moje nowe mieszkanie od czerwca. Musi być jasne, przestronne i dobrze rozplanowane, skierowane na wschód, żebym mogła oglądać wschody słońca. Z oddzielną sypialnią, do tego zaraz przejdę, z ładnym widokiem na powyżej 5. piętra. Co tu jeszcze? Musi być w cichej okolicy, musi być blisko Biedronka i sklepy, i blisko park, no i różne tam takie rzeczy. Ja sobie taką listę właśnie stworzyłam, ale potem w moim magicznym zeszycie, w moim zeszycie do scriptingu, napisałam całą stronę tego właśnie, jak to wygląda tak w rzeczywistości. I napisałam to 21 kwietnia. No i przeczytam Wam też fragment, nie chcę tutaj całego czytać, bo to nie ma sensu. Ale zaczęło się tak. Jestem niesamowicie wdzięczna za moje nowe mieszkanie, w którym mogę zamieszkać sama już od czerwca. Znalazłam je w odpowiednim czasie, jest idealne dla mnie. Tutaj mamy taki fragment, który się nie spełnił, ale dalej mamy. Codziennie rano budzi mnie wschód słońca, mam niesamowity widok. Dzięki wielkim oknom mam cały dzień jasno i mogę rozkoszować się słoneczkiem. No dzisiaj to akurat aż do przesady. Całe mieszkanie jest jasne, przestronne i dobrze rozplanowane. Mam oddzielną sypialnię. No i co bardzo ważne, mam dużo miejsca na przechowywanie. Mieszczą się tu moje rzeczy, ale również kamienie z mojego sklepu. Wszystko ma swoje miejsce, ja również. Mam piękne miejsce pracy, piękną część wypoczynkową, zadbaną kuchnię i łazienkę. Mogę je sobie urządzić jak chcę. Właściciele i sąsiedzi są super fajni i spokojni. Czuję się w tym mieszkaniu wspaniale. Bardzo, bardzo dziękuję, jestem wdzięczna i oczywiście stać mnie na to mieszkanie. Jak widzicie, ja tutaj bardzo dokładnie opisałam to, jak ono ma wyglądać. Oczywiście bez szczegółów typu
mają być dwa okna tutaj i jedno tutaj. Nie pisałam też nic o balkonie, a mam balkon. Nie pisałam kolorów ścian, jakichś takich rzeczy, które nie były dla mnie aż tak istotne. Kiedy napisałam to, później siadałam sobie i wizualizowałam sobie siebie w tym nowym mieszkaniu. Czyli jak wchodzę do niego, oczywiście musiałam dużo sobie pooglądać zdjęć na Pinterestie, żeby mieć wyobrażenie, jak bym chciała, żeby to wyglądało. No i właśnie widziałam, jak wchodzę do tego mieszkania, jak się rozglądam, jak patrzę przez okno, no i takie różne rzeczy, jak się z tym czułam po prostu, będąc już w tym nowym moim mieszkaniu. Ważna kwestia to jest to, że napisałam, że stać mnie na to mieszkanie. I ja kilka lat temu, kiedy się przeprowadziłam do Warszawy, wynajmowałam pokój za 600 zł. Mieszkałam z starszą panią, miałam pomarańczowe ściany w pokoju i szerokość ramion po prostu to była szerokość mojego pokoju. I mogłam sobie wtedy pozwolić na tamto mieszkanie. Teraz, kiedy się przeprowadziłam do Warszawy, to już miałam pokój za 1000 zł. I również dostosowałam swoje życie do tego, ile musiałam wydać na mieszkanie. No i teraz, kiedy ja zdecydowałam, że chcę zamieszkać sama, w tamtym momencie jeszcze nie mogłam sobie na to pozwolić, ale zmieniłam moje nastawienie, zmieniłam cały mój mindset i podejście do tego. Ja nie czekałam, aż będę zarabiać tyle pieniędzy, żeby móc sobie na to mieszkanie pozwolić, tylko ja najpierw miałam powód do tego, żeby zarabiać więcej pieniędzy. I wiem, że dla wielu osób jest to blokada i wiem, że to jest niecodzienne podejście. Jednak ja też miałam w sobie ograniczenie, to znaczy wiedziałam, że nie mogę sobie pozwolić na mieszkanie za 3000, jeśli do tej pory płaciłam 1000, ale wiedziałam, że do 2000, 1800 to takie maksimum. No i znalazłam mieszkanie za 1700, nawet 1600. Więc dostosowałam swoje wibracje do tego, co udało mi się znaleźć. Ale właśnie, ja tego mieszkania nie znalazłam. To ono znalazło mnie. Pamiętam, że w kwietniu mówiłam moim koleżankom, że chcę się wyprowadzić, że będę czegoś szukać od 11 maja. Postanowiłam sobie, że 11 maja zacznę szukać mieszkania, bo wtedy jest nów, to jest odpowiedni czas na rozpoczęcie czegoś nowego. No i pamiętam, że jakiś czas później, właśnie w kwietniu, moja przyjaciółka powiedziała, że jej koleżanka ma mieszkanie w fajnym miejscu, ale dopiero od sierpnia. No i powiedziałam, trudno. No tak widocznie miało być. I słuchajcie, ja pojechałam do Krakowa na wieczór pański mojej przyjaciółki i dostałam wiadomość, że to mieszkanie jednak jest wolne od czerwca. Więc już coś się zadziało i stwierdziłam, że jeśli jest taka sytuacja, że nagle dostaję informację, że coś się zmieniło, to musi być znak od wszechświata. Dostałam zdjęcia, jak wygląda to mieszkanie, dostałam kontakt i stwierdziłam, że ja byłam wtedy chyba w piątek, sobota i w niedzielę wracałam. Stwierdziłam, że w poniedziałek rano idę, nawet nie rano, w poniedziałek idę oglądać to mieszkanie. Nawet nie chciałam więcej zdjęć, po prostu chciałam zobaczyć, czy to jest to mieszkanie dla mnie. No i kiedy tu przyszłam, stwierdziłam, że w sumie wszystko mi się podoba, jest okej. No i się umówiliśmy i jeszcze nie było 11 maja, a ja już miałam znalezione mieszkanie na czerwiec. I dużo się mówi o tym, że oprócz myślenia, nastawienia, wizualizacji, ważna jest w prawie przeciągania również akcja. I w tym wypadku, mimo że to mieszkanie znalazło mnie, to ja też musiałam wykonać jakąś akcję. Po pierwsze, musiałam puścić, wiecie, informacje o tym, że szukam mieszkania i to do osób, którym ufałam. Po drugie, musiałam przyjechać tutaj, zobaczyć to mieszkanie, a nie tylko siedzieć i czekać, aż wszechświat mi je przyniesie, bo to by się nie wydarzyło. No i po trzecie, musiałam podjąć decyzję, że chcę to mieszkanie. Nie szukałam nic innego. Mogłabym siedzieć i godzinami wybierać, ale stwierdziłam, że jeśli dostałam taką okazję, to wierzę, że to była dobra decyzja. No i właśnie, nie wszystkie rzeczy z mojej listy się spełniły. Już Wam mówię, co nie i dlaczego i w ogóle
o co chodzi. Więc tak, po pierwsze to to, że nie jest z oddzielną sypialnią. Ja miałam tutaj to napisane, ale gdzieś w sobie, i wiem, mam tego świadomość, że zawsze sobie wyobrażałam, że jak będę miała kawalerkę, czyli taki jeden pokój, taki wiecie, no że loft niby nie, że jest jeden duży pokój i tam jest kanapa i tak dalej, to ja sobie to zrobię tak, oddzielę sobie tą część dzienną od tej sypialni. I słuchajcie, mimo tego, że ja chciałam mieć oddzielną sypialnię, dostałam wszystko razem i jestem z tego zadowolona, jest to dla mnie ok. I wymyśliłam sobie właśnie takie oddzielenie, co możecie zobaczyć teraz na przebitkach. Stwierdziłam, że po prostu chcę mieć część sypialnianą oddzielnie, oddzieloną regałem od mojej części biurowej. Kolejną kwestią jest to, że miało być w okolicach Muranowa, czyli tam, gdzie wcześniej mieszkałam. Co prawda nie mieszkam na Muranowie, ale trochę dalej, na Żoliborzu, ale nadal jest to o tyle blisko, że mogę jeździć sobie do centrum bez większego problemu. Więc tutaj chodziło mi też o po prostu o tą odległość i co prawda nie mogę sobie iść do centrum tak jak wcześniej mogłam. No pewnie jakbym się postarała, to bym się przeszła, ale no dla mnie na ten moment jest to ok. Co jeszcze? Chciałam mieć od podwórka. Chciałam mieć mieszkanie od podwórka, ale był to powód, jakby powodem było to, że chciałam, żeby było cicho i spokojnie. Nie mam od podwórka, ale jest cicho, więc uważam, że to jest ok. No i na przykład chciałam mieć właśnie blisko sklepy, więc mam różne sklepy blisko. A, chciałam mieć blisko paczkomat i Xero. I mam paczkomat nawet blisko, a Xero mam jeszcze bliżej, ale już go nie potrzebuję, bo rozwiązałam ten problem i sobie kupiłam drukarkę. Więc chciałam Wam po prostu pokazać dzisiaj, że udało mi się osiągnąć coś, co było moim wielkim celem na ten rok. Nie chciałam powiedzieć marzeniem, to był mój cel na ten rok. Jest ich 10 takich dużych celów i mogę Wam przyznać, że już to drugi cel, który udało mi się zrealizować. Więc tak, dzieje się dużo dobrego. Spełniam swoje plany, cele, realizuję się. Dla kogoś może się to wydać normalne, o, znalazła sobie mieszkanie, ale dla mnie to jest taki upgrade w życiu. To nie chodzi tylko o to, że ja zamieszkałam sobie sama i jest mi fajnie, ale chodzi też o to, że tak jak mówiłam, w momencie kiedy zdecydowałam się na to mieszkanie, nie miałam na koncie 700 zł, które będę więcej płacić miesięcznie, bo musiałam też wziąć swój internet, w ogóle dużo rzeczy jakby takich dorosłych musiałam ostatnio zrobić, ale jestem z siebie mega dumna, że właśnie wyszłam z tej strefy komfortu. Najpierw zmieniłam to nastawienie, najpierw zrobiłam upgrade, a dopiero potem się do tego dostosowałam, bo tak właśnie powinno być ze wszystkim. Najpierw jesteśmy bogaczami, szczęśliwymi ludźmi w naszej głowie, a dopiero potem to się dzieje na zewnątrz. I tak jest ze wszystkim, moi drodzy. Dlatego mam nadzieję, że wyciągnęliście coś z tego filmu i że przyda Wam się to, co tutaj powiedziałam. Ja Wam bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnym filmie.